Jedyneczka. Witajcie kochani w nowym vlogu. Lecimy właśnie do Lidla na pączka. I na bagietkę i coś kupić na obiad i na kolację. Jak wyglądasz? O, tak wyglądasz. Powiedz, witajcie wszyscy. I dalej w nowym vlogu. Na nylonku. A Oliwka? Witajcie wszyscy w nowym vlogu. Wow. Zobaczcie, pełno motorów. Chyba Hiszpania i Włochy słyną z tego, że tutaj jest tak dużo ich. Szybciej się przemieszczają, korki omijają. Także fajnie by było, jakbyśmy tak umiały jeździć na motorze. Kochani, my już po śniadaniu. Próbowałam zaktualizować na się pomagam opis i zdjęcia dodać, ale niestety wymagają bez maseczki. A w szpitalu, jak wiecie, nosi się maseczkę, szczególnie jak się płucze porta, to musi Alan mieć maseczkę, żeby zarazki z buzi nie dostały się do wejścia centralnego. I niestety mamy taki problem, że mi nie uwzględniają zdjęć. Ale to później zrobię, poszukam jakichś ujęć i zrobię screenshota i może uda mi się znaleźć twarz. Teraz lecimy do Lidla. A też jest taki problem, że zbliża się nasz wylot, koniec pobytu tutaj, jak wszystko dobrze pójdzie. Jak wszystko dobrze pójdzie i rezonanse będą w porządku, no to przylecimy na kolejną kontrolę, dopóki nie będzie można tego leku celowanego podać Alankowi. Alanek już się zmęczył. I kochani, neurochirurg potrzebuje mieć rezonans aktualny. I ta wizyta była na piątek. Ja chciałam, żeby była przerezerwowana, przeniesiona na czwartek, bo w piątek były tanie loty. Teraz około kosztuje 5000, nawet więcej. Więc chciałam zredukować koszty, ale niestety nie wiem, czy się to tak da. I też neurochirurg, jak przeniesiemy na czwartek, nie, na dzisiaj miał być neurochirurg, to nie będzie miał rezonansu aktualnego i nie będzie miał podstaw do powiedzenia swojej opinii na temat Alanka. Dlatego stwierdziliśmy, że przenosimy znowu na piątek i trudno, polecimy w inny dzień. Chodzi o to, że też ja mam mało pieniążków, już zostało mi na życie tutaj, na jedzenie. Bo tak naprawdę my musimy, oprócz tego, że tylko i wyłącznie hotel mamy, jedzenie musimy sami sobie kupywać. Dlatego oszczędzałam, ale wyszły te okulary i też inne rzeczy, no i niestety euro jest drogie, życie tutaj jest droższe niż w Polsce. Jakoś musimy sobie dać radę, więc sobie dajemy. No więc chciałabym jak najszybciej już też wrócić. No i następnym razem może trochę lepiej się przygotować, w sensie finansowo, ja prywatnie, bo też to właśnie bardzo, bardzo dużo pieniążków. Niestety idzie na wszystko, na jedzenie. Podróże może już nie, no bo jesteśmy blisko szpitala, ale na pierwsze dni taksówka bardzo, bardzo dużo nam zabrała pieniążków. Dlatego kochani, mamy neurochirurga w piątek po rezonansie. Dzisiaj mamy endokrynologa, zobaczymy co z korą nadnerczy. I jeszcze mamy, mam nadzieję, że będziemy mieć, bo jeszcze nie mam ustalonej, ale odnośnie EEG, odnośnie neurologa też wizytę chciałabym, żeby zejść właśnie z tego tegretolu. Chociaż kochani, straszna jest teraz, powiem wam, sytuacja. Alan się budzi dzień w dzień o 4 rano.
dzień w dzień się budzi o 4 rano i to jest mega, mega uciążliwe, ale no co zrobić, nic się nie zrobi, to jest taki objaw guza. Generalnie ta lokalizacja i ten guz objawia się tym, że dzieci mało śpią, niektóre w ogóle nie śpią w nocy, dlatego się cieszę, że Alan chociaż do tej 4 śpi. I to był właśnie taki pierwszy objaw guza, że nie mógł spać w nocy. Także idziemy, kochani, do Lidla. Lecimy na plac zabaw pod szpitalem. Kochani, chciałam z wami porozmawiać odnośnie mojego kanału i odnośnie tego, co ja mówię na nim. Aktualnie zmieniłam content już jakiś czas temu, jak zaczęłam znowu walczyć o Alana życie, jak zmieniłam wszystko i podporządkowałam znowu życie chorobie syna. Kochani, co mogę powiedzieć, że no niestety, ale bardzo zawiodłam się na polskich lekarzach. I z każdym mam praktycznie prawie złe doświadczenia. Zawsze musiałam zabiegać, zawsze musiałam prosić, zawsze musiałam chodzić, zawsze musiałam jeździć za nimi po różnych ośrodkach, żeby cokolwiek uzyskać, a czasami nawet nie uzyskiwałam. Dlatego jestem taka zła i dlatego tak mówię. To jest mój kanał i rzeczywiście no, staram wam się właśnie przedstawić różnicę między Polską a tu jak jesteśmy. Specjalnie to jest mój wybór, ja chciałam i dokonałam tego. Bo w Polsce niestety nie ma możliwości się dogadać z tymi lekarzami. Szczególnie jeśli chodzi o małe dziecko i nowotwór, glejak. Glejak to jest wyrok, no tak naprawdę. Więc co tutaj dużo mówić? Może dlatego lekarze nie chcą działać? Kochani, każdy ma inne doświadczenia. Wiem, że w Gliwicach jest bardzo dobry ośrodek. Ośrodek dla dorosłych, ale nie dla dzieci. Każdy ma inne doświadczenia i może się ze mną nie zgadzać. Ale to nie jest warte tego i to nikogo nie upoważnia do tego, żeby mnie obrażać czy moje doświadczenia negować, skoro każdy ma różne, prawda? Jeżeli komuś się nie podoba mój kanał i moje wypowiedzi, no niestety, tak jest. I niestety ja jestem teraz w szpitalu, można powiedzieć, i o tym są vlogi. Jak wyjdę ze szpitala, może będą o czymś innym. Ale teraz niestety jestem w takiej sytuacji, zresztą większość ludzi chce informacji, chce, żebym im pokazywała, co tutaj się dzieje, jaka jest różnica, jakie jest leczenie, jak to wszystko wygląda. A niektórzy tutaj po prostu przychodzą i negują, szczególnie panie, które piszą 10 komentarzy i do każdego się, do czegoś się dowalają, a jak się im ładnie wytłumaczy grzecznie, to kolejne znajdą jakieś problemy. Także kochani, sprawdzam, czy dzieci za mną są i idą. Kochani, przeszliśmy przez pas i mogę dalej rozmawiać. Także kochani, ja nie uważam, że Polska jest ble. Ja nie uważam, że Polska jest zła. Ja uważam tylko, że niestety, ale mnie źle potraktowali i bardzo, bardzo mam do nich żal. Praktycznie do każdego lekarza mam coś. Dlatego wam o tym opowiadam. No bo chciałabym, żeby każdy wiedział. I chciałabym, żeby cokolwiek się zmieniło. Polska ma duże zaplecze. Jak i dobrych specjalistów, tak i dobrych lekarzy. Ale niestety, ja się z nimi nie spotkałam.
co? A gdzie mam wsiąść? Jak mam wszystkie ręce zajęte? To sobie położysz tam. Już dochodzimy do placu zabaw. I kochani, ja naprawdę nie chciałabym wyjeżdżać z Polski, wydawać bardzo dużo pieniędzy na wizyty w innym kraju, gdzie tutaj naprawdę bariera językowa jest ogromna i dla mnie jest źle. Nie tu, tylko tam. Bardzo jest źle mi się dogadać. I to nie jest mój kraj, to nie jest moje miasto. I ciężko mi jest tutaj, nie powiem. Ale co mam zrobić, jak nie mogę uzyskać podstawowych badań? No niestety, muszę działać i muszę kombinować. A że życie mnie nauczyło, że człowiek musi o wszystko walczyć i musi rozwiązywać różnymi działaniami problemy. Tak więc teraz nie myślę o problemach, tylko myślę, jak działać, żeby było dobrze. Żeby zmienić nasz świat. Żeby nasz świat był inny. Ja wiem, że wy mi pomagacie. Ja wiem, że w sumie wszyscy z was są po naszej stronie i walczą razem z nami. Ale niestety są takie gagatki, którym się po prostu nie da wytłumaczyć nic. I którzy wszystko będą negować. Dlatego ja już też nie zamierzam, tak jak mówiłam w poprzednim vlogu, na to pozwalać. Jeżeli po prostu ktoś stwierdził, że no źle mówię, że nie podoba mu się mój kanał, no to po prostu po co ma oglądać i się denerwować, prawda? W każdym bądź razie chciałabym, żeby Polska się zmieniła, żebyśmy nie musieli wyjeżdżać, żeby dzieci rzeczywiście były ratowane, a nie spisane od razu na starcie na straty. Ale chyba to dużo wody musi upłynąć w Wiśle, zanim tak się stanie. I po prostu działam, aby później sobie nie pluć w twarz, że coś mogłam zrobić, a nie zrobiłam, że no po prostu ja nie mogłabym siedzieć tak i patrzeć, jak moje dziecko umiera, jak nie ma nic zapewnionego i ja wiem o tym, wiecie, to jest komfort psychiczny, jak wiesz, że jest zaopiekowany i jest nad nim ręka lekarza, który wie co i jak i ma wszystkie badania, które są mu potrzebne. A w Polsce ja psychicznie niestety, ale nie dawałam rady z powodu lekarzy, nie już z powodu choroby, bo chorobę sobie zaakceptowałam, powiedziałam dobra, tak ma być, to teraz działamy, walczymy, nie myślę co jest, co będzie, w ogóle nie myślę o Alanie, że go stracę, myślę co tutaj dalej zrobić. I ta bezradność, ta bezsilność, to odbijanie się od ściany strasznie na mojej psychice się źle odbiło. Dlatego stwierdziłam, że nie mogę tak dłużej, bo po prostu no, się nie da. Jestem filarem tego wszystkiego, moich dzieci i muszę walczyć o to wszystko. Muszę się starać i muszę to wszystko ciągnąć do przodu. Dlatego stwierdziłam, że muszę jednak uciekać i muszę jednak walczyć o to, o życie Alana, o życie mojego syna. Kochani, teraz lecimy do endokrynologa odebrać wyniki badań i zobaczymy, co nam powie. Nie mogę filmować nic kompletnie, więc później dam wam odpowiedź, co i jak nam się udało osiągnąć. Alan wreszcie w krótkich spodenkach. Jedyne, jakie ma, udało mi się znaleźć. Tak naprawdę to wszystkie sklepy są wyposażone w jesienne ubrania, kurtki, płaszcze. I naprawdę byłam w trzech sklepach, a dzięki Alanowi to jest mega, mega trudne, żeby chodzić i szukać czegokolwiek, ale udało się znaleźć jedne spodnie i drugie dla Oliwki. Aczkolwiek to jest piżama, no ale można w tym chodzić, także kochani, udało się. Ale wszystko tutaj jest, pomimo tego, że jest 25 stopni, wszystko w sklepach jest wyprzedane, krótkie ubrania, spodenki. Tylko i wyłącznie możemy znaleźć kurtki. Bardzo się stresuję odnośnie endokrynologa.
i tych kory nadnerczy, co wyszło, a czego nie. Dawno nie miał robionych badań, może się coś naprawiło. Zobaczymy. Zobaczymy. W każdym bądź razie wiem, że wszystko będzie tutaj dobrze. Odezwała się do mnie właśnie w komentarzach Wicka, której jej córka choruje 18 lat na glejaka i w Polsce nie dawali jej szans. Sama mówiła, że w Polsce leczenie no niestety nie przyniosłoby takich dobrych rezultatów jak za granicą. Leczą się z zagranicy, z tego wynika, więc bardzo się cieszę i to jest taki promyczek nadziei, że wszystko będzie dobrze. Kochani, jestem przeszczęśliwa. Odstawiamy wszystkie leki odnośnie padaczki. Mam na 11 tygodni rozpiskę, jak odstawić te silne leki uzależniające i antydepresyjne. Dodatkowo, kochani, nie musimy brać leków na niedoczynność kory nadnerczy, bo zniknęła. Przez 2 lata zażywaliśmy te leki, znaczy Alan zażywał, i to sprawiło, że ta kora nadnerczy może się sama przez te leki wyleczyła. Także kochani, super, Alan, uważaj, fantastycznie. I kochani, tylko podczas infekcji Alan będzie musiał brać, ale tylko i wyłącznie podczas infekcji. Także nie muszę go faszerować tymi wszystkimi lekami, tym wszystkim. No widzicie, no, my mamy dopiero u endokrynologa wizytę za kilka miesięcy i do tego momentu pewnie bym mu jeszcze podawała ten lek. A padaczka, na padaczkę to już ogólnie cały czas każą brać lek, czy właśnie jest ten rejon, czy nie ma rejonu, asekuracyjnie padaczkę, po prostu Alan by był cały czas tym lekiem faszerowany, bo już kilka razy prywatnie, akurat padaczkę miałam cały czas pod kontrolą prywatnie, ale jednak różnica jest między doświadczeniem i między wiedzą, która tutaj jest, a która w Polsce jest. Także kochani, super, bardzo się cieszę, bo to jest ogromnie dla nas dużo, szczególnie ten lek na padaczkę, który jest tak naprawdę bardzo, bardzo taki Alana zamykający w sobie, o, że on nie może normalnie być tutaj z nami, tylko gdzieś jest tam w obłokach i to wiadomo, że sprawia, że on źle się rozwija. Także jestem przeszczęśliwa i kończymy już nasz pobyt tutaj tak naprawdę i będziemy czekać na kolejne restrykcje. Zobaczymy, co będzie z rezonansem jutro i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, co nam pani doktor onkolog powie, czy będziemy ruszać z leczeniem, czy poczekamy jeszcze. Także ja się naprawdę bardzo, ale to bardzo cieszę, że tu mogę być. Dzięki wam. Powiem wam, że tutaj nie ma oznaków jesieni, a jak są, to mało są klony w środku miasta. Delikatnie zrzucają liście żółte, ale to na pewno nie jest tak jak w Polsce, jak widziałam od was zdjęcia. To naprawdę jest bardzo, ale bardzo pięknie. Piękna, złota, polska jesień. Zaraz tam wracamy. Będziemy czekać na kolejny etap leczenia. A teraz jeszcze jesteśmy tutaj kilka dni. Dzieciaki nie mogą już wytrzymać w hotelu, dlatego non-stop na placu zabaw. Zresztą, co można robić w hotelu? Badania są, wiadomo, ale też mamy ten czas, który możemy wykorzystać na bycie razem. Dlatego spędzamy je na placu zabaw. Ja się przebrałam, jak widzicie, bo tu podobno tak jest. Jest, ja to odczuwam, że jest gorąco, dlatego przebrałam się, ale teraz już jest troszeczkę chłodniej, więc ubrałam leginsy, ubrałam rzeczy, które są na sportowo i siedzimy, dzieciaki się bawią, a ja gadam do was. Kochani, chciałabym jeszcze
przypomnieć Wam o worku plecaku. Będziecie mieć link do skarbonki 10 zł i kwalifikujecie się do rozdania worko plecak. I tutaj Wam zamieszczę zdjęcia worko plecaka od mojej siostry. Nowy, własnoręcznie robiony, super i żałuję, że go nie mam tutaj. Naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się by przydał na te właśnie wycieczki do szpitala. Wszystko pod ręką, wszystko na plecaka, na plecakach, na plecach i bym miała naprawdę świetny komfort i nie tak z tą torebką, która jest taka uporczywa. Poza tym, szczerze powiedziawszy, zepsuł mi się zamek w niej i się nie dopina, tak jak nieraz mówiłyście we vlogach, w komentarzach pisałyście mi, że mam odkrytą, otwartą torebkę. Także kochani, przypominam o worko plecaku. Również przypominam, że w sobotę jest bieg charytatywny o 11, 22 października. Moje otoczenie pewnie już wie, ale przypominam, że w naszej miejscowości, to jest Wola Filipowska obok Krzeszowic, czyli niedaleko od nas, jest bieg charytatywny dla Alanka i można pobiec i pomóc mu wyzdrowieć. Także kochani, dziękuję, że jesteście, że oglądacie mnie, że pomimo tego, że to są takie vlogi już typowo medyczne i medyczne sprawy, że oglądacie, zaglądacie, wspieracie i walczycie razem z nami. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!